Nazywam się Waldemar Ziętara, jestem członkiem tutaj Protezione Civile, a w Polsce jestem członkiem Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku. Działamy na polu, że tak powiem, Straży Pożarnej tutaj i chcielibyśmy Państwu zaproponować i powiedzieć, nie wiem czy Państwo wiecie, jak się zachować podczas pożaru w domu. Kto z Państwa wie, jak się zachować? Przede wszystkim, co trzeba zrobić? Dokładnie. Co trzeba zrobić? Uciekać przede wszystkim, ale uciekać jak? Trzeba znaleźć najbezpieczniejsze wyjście, żeby się nie zamknąć w drugim pomieszczeniu, żeby się nie spalić, prawda? To jest przede wszystkim. Jak się zachowujemy, jak jest zadymione pomieszczenie? Wiecie Państwo, czy nie? Kładziemy się na ziemi przede wszystkim. Kładziemy się na ziemi. Jesteśmy na ziemi. Dym jest nad nami. Kładziemy chusteczkę mokrą na twarz i staramy się przeciągać dół. To jest jedno. Później, żeby dym nie wchodził nam do pomieszczenia, na przykład pali się klatka schodowa, nie mamy wyjścia, czekamy na strażaków, prawda? Drzwi wejściowe są nieosłonięte, nie ma nic tam, prawda? Co robimy? Bierzemy szmaty mokre i rozkładamy wszędzie na każdym tym, żeby uszczelniamy drzwi. A wiecie Państwo, jak powstaje ogień? Czy nie? Nie wiecie Państwo, jak powstaje ogień. To Wam powie kolega. On jest dobry. Żeby zrozumieć, jak zgasić ogień, musimy zrozumieć, jak on powstaje. Do powstania ognia potrzebne są trzy elementy. Tak zwany trójkąt ognia. Więc jednym z elementów jest paliwo, czyli coś, co się pala. Musi być utleniacz, czyli tlen, powietrze, które znajduje się naokoło nas i iskra, zapłon. Zapłon jest to nic innego jak wysoka temperatura, która przekracza temperaturę zapłonu. Tlen, który utlenia, jest naokoło nas, czyli pamiętajmy, że tlen karmi ogień. Jeżeli odetniemy tlen, ogień zgasi. Do gaszenia, jak możemy zrobić, żeby temperatura się zmniejszyła? No najprostszym sposobem jest polać to wodą, prawda? Oczywiście, polejemy to wodą i temperatura obniży się i ogień zgaśnie. To jest prawda, tylko że woda do różnych pożarów, nie możemy jej użyć do różnych pożarów, więc ma małe zastosowanie. To są pożary rzeczy takich jak drewno, papier, to są rzeczy solide, powiedzmy, to są rzeczy, które mamy na osiedlu. Grupa B to są ciecze palne. To jest ropa naftowa, pochodne ropy naftowej, benzyna, olej napędowy. Grupa C to są gazy, propan, butan, które są palne. D, z grupy D to są metale łatwopalne, takie jak na przykład sufit. On się bardzo, bardzo, bardzo łatwo i bardzo szybko pali. I ostatnia grupa to jest grupa E, to są rzeczy, które są podpięte pod prąd, najprościej mówiąc, które tablice rozdzielcze, których tak jak wspomniałem na początku, nie możemy gasić wodą. Jest możliwość, woda jest przewodnikiem prądu, jest możliwość, że dostaniemy ponad, tak jak wspomniałem wcześniej, drzewo, jakaś karta, jakiś tam transportowy, krzesło, coś takiego. To są takie podstawowe grupy pożarne. Tutaj będziemy mieli, niedługo zobaczycie, jak się gasi pożar, jak się używa bezpiecznie takich gaśnic, które mamy tutaj. Na każdej gaśnicy jest zaznaczone, są właśnie cyferki ABC, do jakich pożarów możemy je używać. Też trzeba się zastanowić, czy możemy ją użyć, załóżmy jak płonie tablica rozdzielcza, powiedzmy z bezpiecznikami. Też musimy wiedzieć, czy możemy ją użyć w takiej sytuacji.
wiadomo, że jeżeli najprostszym takim przykładem takiego małego pożaru w domu jest to, że zostawimy jakiś garnek na ogniu i on po prostu zacznie się palić. Woda z niego wyparuje i zaczyna się palić. Czy olej się zaczyna palić? Nie możemy użyć do tego wody, bo zostaniemy poparzeni. Najprostszy sposób, bierzemy przykrywkę, przykrywamy to przykrywką, odcinamy tlen, czyli utleniacz, ogień gaśnie. Nie ma więcej ognia. Wiatr za plecami, prawda? Jeżeli mam wiatr za plecami, mogę iść do ognia. Nie buchnie na mnie, chociaż jestem ubrany, nie powinno mnie popatrzeć, prawda? Niemniej jednak pokażemy Państwu teraz, jak we dwóch strażaków, nie mamy tutaj ani węży, ani takich rzeczy, bo nie ma na to miejsca. Ale pokażemy Państwu, jak się robi to z gaśnicą taką, którą wszyscy znamy, którą wszyscy widzieli, dobrze? Jako laicy pierwsze co musimy wyjąć, tu jest taka zawleczka. Wyjmujemy tą zawleczkę. Pierwsze to sprawdzamy, czy gaśnica działa, bo może nie działać, prawda? Moje sprawdzenie, o, działa, prawda? Działa i teraz biorę gaśnicę za tą rączkę tutaj, prawda? I zaczynam iść do ognia. No teraz podpalić. A cień. Wiem. A cień. Cień działa tak. Teraz patrzcie, jak my będziemy robić, jak byśmy byli normalnie. Wachki. Podchodzę do ognia. Widzicie, że podchodzą we dwóch. Powoli wycofują się. Zawsze we dwóch. Nigdy samemu. Ochotnicza Straż Pożarna z Kraśnika jest tutaj z nami po to, żeby uatrakcyjnić Państwu dzień, ale również po to, żeby zachęcić do rzucania pieniążków do puszki, tak jak bardzo proszę, dajcie jakieś datki, bo my to wszystko robimy gratis dla tej dziewczynki. Zbieramy wózek krzesełko dla Mai, która jest chora na rdzeniowy zanik mięśni i sama nie